wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą, wszystkim dzieciakom i wszystkim całej młodzieży. Z okazji świąt życzę, ażeby pandemia jak najszybciej się skończyła. Chciałbym Państwu także życzyć wytchnienia i chwili relaksu w tym okresie świątecznym, bo nie zawsze, nie każdego dnia można mieć siły na to, aby być aktywistą, aby walczyć o prawa innych. Czasami trzeba zadbać także o samego siebie. Życzę Wam, nam przede wszystkim zdrowia, dużo pozytywnej energii, nieprzemijającej chęci działania, uwagi dla innych oraz tego, byśmy uchronili się przed zobojętnieniem. W szczególności docenili siłę solidarności. Żebyśmy docenili solidarność, która należy do nas tylko i wyłącznie. Nikt nie może nam jej odebrać. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób z niej korzystamy, w jaki sposób jej okazujemy. Życzę całej ulicznej opozycji, żebyście zawsze pamiętali, że za chmurami jest słońce, że nawet najdłuższa noc kiedyś się skończy i wstanie dzień. I że w tej rzeczywistości uda się spełnić te różne rzeczy, dla których wy robicie to, co robicie i o które walczycie. Więc trzymajmy się razem. Jeszcze ogromny wysiłek, ale potem będzie lepiej. Bo też się czuję częścią opozycji ulicznej. Razem o to wszystko, co dla nas ważne, o demokrację w Polsce walczymy i wierzę, że ta walka w końcu przyniesie dobre efekty. Więcej sukcesów, mniej powodów do zmartwień i może wreszcie będą jakieś solidne, konkretne powody do radości. Dlatego teraz, podczas nadchodzących świąt, odpocznijcie, przemyślcie, co nas czeka i jak wzmożyć naszą aktywność w najbliższych tygodniach, miesiącach. To jest czas potrzebny ludziom na podsumowanie roku, złapanie oddechu, wybaczenie sobie różnych grzeszków, odtajanie, znalezienie właściwej drogi w chwili wyciszenia. Życzę sobie i Wam, aby przyszłe święta były lepsze, w lepszym kraju, spokojniejszym, praworządnym, żebyśmy mogli usiąść wspólnie przy stole z rodziną. Wam wszystkim serdecznie życzę, bo żeście na to zasłużyli.